Ja się nazywam Zenon Kruczyński z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot. Miałem przyjemność zainicjować tę kampanię Niech Żyją. Teraz przychodzi czas, gorący czas dla polityków, ale taki dla nas, dla społeczeństwa zupełnie zakryty, układania list wyborczych. Ja z tego miejsca chciałbym niejako w waszym imieniu obiecać, że sprawdzimy każde nazwisko na liście wyborczej i zapytamy, czy pan, czy pani poluje. W Polsce poluje 3000 kobiet. Zapytamy o to. I też chciałbym powiedzieć, że to, że tutaj znaleźliśmy się tak licznie, jest, jak rozumiem, wyrazem tego, że przejmujemy, zaczynamy przejmować zadanie myśliwych, które oni przedstawiają w tej chwili jako wykonują jeden z działów gospodarki państwa, czyli racjonalną gospodarkę łowiecką. My mówimy nie. Opieka nad przyrodą nie polega na tym, że robi się to z karabinem w ręku i że to jest okupione rzeką krwi, ran i cierpienia. Takiej opiece mówimy nie. Na styku ludzi i zwierząt zawsze będą występowały jakieś trudniejsze rzeczy, ale to, żeby robić to w tej chwili, w epoce, kiedy naprawdę giną gatunki, żeby opiekować się przyrodą przy pomocy karabinów i krwi, mówimy nie. Nie zabijaj dla rozrywki. Nie zabijaj dla rozrywki! Nie zabijaj dla zabawy! Nie zabijaj dla zabawy! Nie zabijaj dla zabawy! Nie zabijaj dla zabawy! Nie zabijaj dla zabawy!